Hej, 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 cześć kochani moi, witam was w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia, wszystkich nowych subskrybentów serdecznie witam, a jeżeli ktoś mnie ogląda z ukrycia, to byłabym wdzięczna za kliknięcie tego przycisku subskrybuj. No i co, kolejne cztery koperty, proszę państwa, dalej drapiemy z drapeczki z tych czterech paczek. Jeszcze żadna stówka nam się nie pojawiła, może to będzie dzisiaj. Zobaczymy. Dzisiaj drapiemy, będziemy drapać z drapeczki takich osób jak Madzi, czyli Alicja w Krainie Zakupów, kopertka z numerem 1. Niula ze Szczecina, koperta z numerem 38. Ponieważ Gosia zrezygnowała, Ania przejęła jej kopertki. Ibel z numerkiem 62 i Izunia z 63. Tak mi się jakoś wzięło. Ej, bo wiecie co, bo ja mam pomiąchane te koperty, jak się mówi, potasowane. Ja co mi wpadnie w rękę, to tak sobie biorę. Także no fajnie. Trzymamy mocno kciuki oczywiście. Zaczniemy sobie może od końca, potem od początku. Wiecie o co chodzi? No. Izunia, 63. koperta. Zobaczymy, co to, czy to jest przybliżone. Tak, było. Jakoś tak właśnie patrzę, że strasznie... Strasznie blisko. Izuniu, co my tutaj mamy? O! Tym razem bez twojej, jak się mówi, bez twojej zdrapeczki. Tu miałeś po kolei 62, 63. Szczęśliwy traf, gratuluję. Czyli Izu, wygrywasz miks drapek za 30 zł. Także gratuluję ci serdecznie. Tym razem nie będziemy drapać twoich zdrapeczek. Fajnie, bardzo się cieszę. Ja sobie muszę zapisać. Dobra, czyli zaczynamy bez drapania. No dobra, lecimy dalej. 62. Tutaj może coś będziemy drapać. Powiem wam, że mam tak pomiąchane te koperty, że naprawdę nie wiem. Wcale bym się nie zdziwiła, obserwując to, gdzie wpadały szczęśliwe. No to tam było, że były pod rząd w kopertkach. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mega pensja z numerkiem 9. No to lecimy do mega pensji z numerkiem 9. Mega pensja. I odkładam te kopertki, bo one tutaj mi leżą na początku. Cyk, cyk, cyk. Dobra. Mega pensja z numerkiem 9. Trzymamy mocno kciuki za Izę. Bardzo, bardzo się cieszę, Izunia, że udało ci się tutaj... Oj... trafić. No ale tak to jest, wiecie, jak się bierze koperty tak pod rząd, to jest większe prawdopodobieństwo, że ten szczęśliwy traf się trafi, tym bardziej, że się bierze większe ilości, no nie? Dziewiąteczkę mamy, także trzymamy mocno kciuki za ciebie, ty również trzymaj, że tutaj coś fajnego wpadło. I co? My szukamy tak. 5, 24, 19, 9 i 39. Tutaj jeszcze nic większego nie było. Więc jest szansa trafić jakąś właśnie fajną zdrapeczkę. Te zdrapki jak na razie to trzymają nas ewentualnie w niepewności, bo tam tych wygranych takich większych jeszcze nie ma, a na paczkę coś tam powinno wpaść, no nie? Ja podejrzewam właśnie, że w liniach to już pewnie nic nie będzie. Jak była 40 i 30, no to wiecie, że tej stówki nie będzie. Ale w mega pensji no wszystko się może zdarzyć. 28 nie ma. Dalej mamy 17. 42. 3, Boże, 21. Mega pensja po raz pierwszy i jedynka. 41. 33. 18. 47 i 34. Niestety ta zdrapeczka jest pusta. Odkładam na boczek tego pustaka. Kolejna kopertka z numerkiem 38, czyli kopertka, którą przechwyciła Ania. O, tutaj Ania po Gosi. Każdy miał prawo zrezygnować, wiecie. Ja też wszystko rozumiem. Nikt nikogo do niczego nie zmuszał. Dlatego, tylko że koperty podpisywałam od razu, żeby potem się nie pomylić, wiecie?
Mamy tutaj co? Będziemy drapać. O! Powinnam się kopnąć w rzepkę za takie zaklejanie. Numerek 18, czyli ekstra linie z numerkiem 18. Dobra. Lecimy. Ania lubi linie, więc super, super. Dobra, mamy tutaj linijki z numerkiem 18. Na kanał Ani serdecznie zapraszam. Wpadajcie, wpadajcie, odwiedzajcie, zostawiajcie subskrypcje, komentarze, łapeczki oczywiście też. O, dobrze przybliżyłam? Chyba dobrze. I tak, słoneczko. Tutaj, tutaj. Ładnie zaczynamy, bo jest co drapać, no nie? Tu i tu. Dobra. Dalej mamy moneta. Zastanawiam się, czy w końcu Wam opowiedziałam, jak ta książka się skończyła, bo ja wałkuję temat tej książki już długo i jakby jeszcze nie skończyłam, znaczy skończyłam czytać, ale nie kojarzę, żebym ja Wam mówiła, jak ona się skończyła, ten Król Południa. No więc był prawie miesiąc w śpiączce, ten Cruz. Trini stwierdziła, że no ona pomoże chłopakom i tam brała właśnie udział w tych spotkaniach, to Wam mówiłam. No ale on się w końcu obudził z tej śpiączki i tam było właśnie z jego perspektywy opisane, że on był w szoku, bo tak, z tego Juana złapali, namierzyli go i ona powiedziała, że to ona go musi zabić, bo to jest zemsta. Chłopaki się tam o nią bali, no bo o, dziewczyna, wiesz, że, wiesz co to jest zabić człowieka? Ona mówi, wiem, zabiłam jego brata. I zabrali ją do tego magazynu, gdzie trzymali go. Już tam trochę go zdążyli poturbować. No i on tam zaczął się śmiać z niej, że co, już nie jesteś taką małą dziewczynką jak kiedyś, że płakałaś i błagałaś, żebyśmy cię wypuścili, coś tam. I jeszcze tak się głupio uśmiechał, no nie? I ona taka podminowana. Co szukam? Rolki. No i on coś tam do niej, że żałujesz, że cię wtedy nie zgwałciliśmy, że to, co z tobą zrobiliśmy, a oni ją tam wtedy bardzo skatowali, wiecie? W sensie tak ją pobili, że no nie szło jej rozpoznać z tego opisu tam było. I tego jednego brata właśnie wtedy zastrzeliła, on ją chciał znaleźć, żeby ją zabić, żeby pomścić śmierć brata. A ona go zastrzeliła i dzięki temu udało jej się uciec, no nie? I ten. No i ona tam słuchała, co on tam gada, te brednie, no nie? Denerwowała się. No i wzięła tam nóż od tego jednego, bo poszła z nimi dwoma, bo on miał dwóch przyjacieli, to traktował jak brata. Od jednego wzięła nóż, wbiła mu w udo i przejechała tak, wiecie, rozcięła mu trochę nogę. No i tamten chyba myślał, że ona nie jest w stanie go zabić, no nie, ona mu wsadziła lufę w buzię i strzeliła, haha, dobrze mu tak śmieciowi, jakby, kurczę, no ja lubię takie romansy mafijne, nie wiem dlaczego, jakoś to mi tak podchodzi, no nie, ja tutaj kogoś zastrzelę, a ja się, kurde, cieszę, no jestem psychiczna trochę, ale wiecie, no znacie mnie nie od dzisiaj, więc wiecie takie rzeczy. Mamy tutaj lody. Biedronka kolejna. Tutaj i tutaj. Ptak. O. Trochę tych ptaków też jest. O. Jakoś, nie wiem, tak na żółtym to człowiek, ja wiem, nie dowidzi. Dalej szukamy arbuza. Nie widzę arbuza. Gwiazdeczka. Dobrze. Dzwoneczek. Cyk, cyk, cyk. I tutaj.
Dalej mamy parasolkę. Parasola nie ma. Serduszko. Gwiazda. Nie, księżyc. Pomyłka. Dobra. No tutaj zobaczcie, znowu się robi taka zdrabka, że będzie pewnie po jednym symbolu brakowało. Dalej mamy piłkę. Ale piłki nie widzę. Dobra, leżak. A no, widzicie? I znowu nie dokończyłam. No i potem się okazało właśnie, że on się wybudził. On słyszał, że ona tak z tymi jego przyjaciółmi, wiecie, ramię w ramię, że nie bała się tam zabijać ludzi i tak dalej. I o, coś tam mi się... No i tam jest napisane, że on był taki z niej dumny i w ogóle. No i wzięli ten ślub w końcu. No i jest ten epilog, że 2 lata później. No i ona była 2 lata później, ona jest w czwartym miesiącu ciąży. I spodziewają się syna. Jakby, no to są takie książki w stylu Żyli długo i szczęśliwie. Ja tylko jedną książkę czytałam, znaczy tak dobrze kojarzę, która no nie skończyła się happy endem. W sumie na tą chwilę to dwie, bo jeszcze była jedna, ale jest już druga część, ale powiem wam, że ja się boję podchodzić do tej drugiej części. Po tym, co czytałam w tej pierwszej, to ja nie wiem, czy ja chcę to przeczytać. Kontynuację, co tam się może odwalić, no tam może się zdarzyć naprawdę wszystko. Dobrze, ta zdrapeczka wygląda na to, że jest pusta. HC. Niestety, Aniu, nie udało się. Tutaj mamy pustaczka. Widać kontrolne. Zapisuję, że jest 0. I lecimy dalej. Gdzie ja to odkładam? Nie wiem, gdzie mam to odkładać. O, i ostatnia kopertka na dziś. Dzisiaj to będzie mega szybki odcinek, bo zobaczcie, 12 minut nagrywam. Mamy kopertkę z numerkiem 1. I zobaczymy, co tutaj się kryje. Czy zdrapeczka, czy znowu szczęśliwy. To by był mega szybki odcinek, aczkolwiek każdemu życzę wygranej, tak? Także do Madzi na kanał serdecznie Was wszystkich zapraszam. Wpadajcie, odwiedzajcie, subskrypcje, komentarze, łapeczki, wszystko jest mile widziane. I zobaczymy, co my tutaj mamy. Nie wiem, kurczę, sama bym się pobiła za takie zaklejanie tych kartek. Numer 10, linijki za 10 zł z numerem 10. Dobra. Ekstra linie z numerkiem 10, no to co, bierzemy się i drapiemy. Szukamy tych wygranych, szukamy. Mam tutaj 10. Ekstra linie, fajne są te niebieskie. Już tych żółtych to miałam po dziurki w nosie. Wszędzie tylko żółte i patrzę, tu tam ktoś na kanał wrzuca, że ma takie niebieskie, a u mnie nie było i nie było. A teraz nie ma żółtych, a są niebieskie, a już nie chcę żółtych. Fajnie, fajnie. I tak mówię, o, no tak będę robić taki konkurs i mam mieszać zdrapki za 10, zdrapki za 20. No to mówię, linie. I jak powiedziałam, tak zrobiłam. Dalej szukamy sakwy. Gdzie wiecie, no też chciałabym, żeby te odcinki potrwały troszeczkę dłużej, tak, a nie tak krótko, bo chciałabym, zawsze mówiłam, że, znaczy zawsze mówiłam, nie umiem mówić, bo mówiłam, żebym ustawiała to w formie premier. I jakbym wzięła takie zdrapeczki szybkie, no to to nie ma sensu, bo na premiery niektórzy wchodzą na przykład też, nie wiem, spóźnią się 10-15 minut, tak? Jakby mój odcinek trwał... I nie wiem, 8 minut, 10, to nie miałoby sensu w ogóle ustawiać tego na premiery. Dlatego mówię, o linie, linie. Ale jak poszły linie za 10, no to mówię jeszcze z linie za 20. Nie, najpierw była myśl, linii za 20, a potem dopiero za 10. Na odwrót. No ale jak były jedne, to oczywiście i drugie. Uwielbiam, uwielbiam. Trochę tak trzeba odpocząć. Nie wiem, czy zauważyliście, czasami się jąkam. Ale to mi zostało ze szkoły. Że chcę coś powiedzieć i
jakby wiem, co chcę powiedzieć i w pewnym momencie się zatnę i nie mogę tego wypowiedzieć, no nie? Takie głupie. No ale to wiecie, kiedyś w szkole miałam coś takiego, że babeczka, no przecież wiesz, no przecież wiesz, no powiedz, na pewno wiesz, uczyłaś się tego. I oni tak dziwnie przypytywali i ja się stresowałam i ja wtedy zaczęłam się jąkać. Jakby dosyć szybko to się wyprostowało, dzięki Bogu, bo bym chyba oszalała, jakbym nie potrafiła, wiecie, nie mogła powiedzieć coś, co chcę powiedzieć, tym bardziej ja, gdzie ja naprawdę lubię gadać, pewnie bym siedziała zamknięta w sobie. O, brakuje nam tylko biedroneczki do wygranej z drapeczki. Fajnie, nawet się rymuje trochę, ale tylko ciubinkę. No i ten, i to się dało wypracować, żeby się nie jąkać, ale nauczyciele też czasami robią krzywdę dzieciakom. Naprawdę. Po co tak, na co tak? Wiem to wiem, nie wiem to trudno. I to też wiecie, nie chodzi o to, że musieli mnie jakby motywować, żebym odpowiedziała, bo miałam zagrożenie. No nie, no zagrożenie. To ja miałam tylko z matmy. No to z matmy wiadomo, że nie wiedziałam. No nie. Taka kolej rzeczy. Słuchajcie, przybliżę to troszeczkę. O, będzie wszystko widać? Widać? No nie wszystko. Cyk, 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 cyk. O, teraz będzie widać? Teraz będzie. Ekstra. No, ja zagrożenie to zawsze tylko z matmy miałam. Aczkolwiek jeżeli chodziło o pieniądze, to wszystko zawsze ekstra liczyłam. Jakby super. No ale ja byłam uczona liczenia na pieniądzach. U mnie w domu rodzice się śmieli, że skoro ja tak lubię pieniążki, to mówię tak... Jak ja ci dam złotówkę, babcia da ci złoty 50, a mama da ci 4, to ile będziesz miała? No i wiecie, jak dobrze odpowiedziałam, no to dostawałam złotówkę, no nie, złoty 54, więc to był hit hitów. Ja byłam szczęśliwa i tak się nauczyłam liczyć. Oczywiście tylko te małe kwoty liczyłam, ale motywacja ekstra. Ja swoje dzieci też tak będę, jeżeli będę mieć dzieci. Też tak będę uczyć, identyko. Bo wiem, że skoro na mnie to podziałało, to na nich też to podziała. Pamiętam te długopisy dla bogaczy. Tak się kiedyś człowiek śmiał. Były takie długopisy czy ołówki? Chyba długopisy. Z tabliczką mnożenia. To był hit. Boże, i wiecie, też taki miałam. I ja taki miałam i pani w ogóle nawet jej nie przyszło do głowy, żeby nas sprawdzać. No tam wiadomo, mieliśmy tylko długopis i był sprawdzian z tabliczki mnożenia. I ja wtedy dostałam piątkę. Piątkę z minusem, bo popełniłam jeden błąd, no nie? A wszystkie były chyba na 5 z plusem. Odpowiedzi, jak było jedno źle, to było 5 z minusem. Jakoś tak było oceniane. No i pani mówi, ona uczyła się, super, super. Ja sobie myślę, Ale byłam dumna, kurczę. U mnie też powrót z piątką z matmy, no to 5 zł dostawałam. Jakby ja byłam dzieckiem biznesu. Klucz. Albo w szkołach zawsze lubiałam właśnie się zgłaszać do jakichś tam, nie wiem, jak się nazywa, apele. Na jakieś apele. Uwielbiałam, matko kochana. To był hit hitów. Jakieś konkursy, wiecie, recytatorskie. Ja mówię, a zgłoszę się, gdzie super, super, a mi tak ciężko jest się coś na pamięć nauczyć, no nie? Ale mówię, nie, no super będzie i się zgłaszałam, no co, było super. Mam dyplomy, mam wyróżnienia, zajmowałam jakieś tam miejsca. Przeważnie trzecie, drugie, a pierwszego w recytatorskim nigdy. W konkursie plastycznym też miałam drugie miejsce, miałam wyróżnienia, trzecie miejsce, ale też pierwszego nie udało nam się zdobyć. Ale no nie oszukujmy się, ja nie mam zdolności plastycznych, tak? My wtedy drugie miejsce zajęliśmy, bo był dzień bez samochodu i taki fajny plakat zrobiliśmy, że na przykład był taki ludek, śmieszny ludek, to nie był jakiś tam człowiek narysowany. Jak ktoś umiał człowieka rysować, to sam mógł narysować. U nas był śmieszny ludek i był rower. Z takimi kolcami, no nie? To nie było kółko, tylko takie śmieszne to było. No i to za kreatywność. Doszliśmy? Doszliśmy. To wiecie, to zawsze na ocenę i z zachowania dobrze wpływały takie konkursy. I tak jak o, z techniki, czy to nie, technika, plastyka, tak, jakoś tak było. To było gimnazjum, akurat dzień bez roweru, bez samochodu. Jak ktoś przyjechał rowerem do szkoły,
a go rodzice nie przywieźli, to dostawał lizaka. Też coś takiego było. Ale to chyba było tylko w jednym roku. Tutaj. Wcale, wiecie co, ja myślę, że nauczyciele to też trąbkę walili. Gdzie indziej parkowali, podchodzili tylko kawałek do szkoły, bo po prostu nie wierzę, że niektórzy by przychodzili sobie na piechotę tylko dlatego, że jest dzień bez samochodu. Nie wierzę w to. Ostatni symbol. Madziula, trzymaj kciuki. Ale tutaj... No, lodów nie mamy. Bardzo mi przykro, ale bardzo, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę. Z całego serducha. No jest wygrana. Za wzięcie udziału. Dobra, szukamy zguby. Arbuzik. W ogóle co to jest? Dyszka. 20 chyba. B jest na dyszkę chyba. Dobra, już tutaj się ogarniam. Arbuzik nie, bo tu za dużo by było linii. Leżak. Tak to jest, jak ja Wam gadam. Tak to jest. Gwiazda. Nie ma gwiazdy. Wiatrak. Jej! Znalazłam. Zobaczymy, co to jest. A, co to jest dyszka? No dobra. Mówię, coś wiedziałam, że coś zgubiłam. I tutaj nie, no jeszcze... Czekajcie, wiatrak, a to jest leżak. Stop, stop, stop. Ty już nie przesadzaj, Natko. Pomyłeczka. No dobra, to tak byśmy mieli. Wiatrak zgubiłam, wiatrak się znalazł i wszystko jest dobrze. Leżaka nie mamy, bo leżak by też za dużo linii tworzył. No super, przepraszam. Widzicie, ja jak zacznę gadać, to potem wychodzą. Dyszkę zapisujemy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No to co? Co dzisiaj drapaliśmy? Dwa razy linie, jedne puste. Przepraszam. Tutaj jest dyszka wygranej. Mega pensję też drapaliśmy. I był jeszcze szczęśliwy traf, tak? Tak. Tu mamy dyszkę, dyszkę, tutaj dziewiątka, mega pensja i szczęśliwy traf u Izuni. Także serdecznie gratuluję Iza, a Wam dziękuję za obecność. Mam nadzieję, że podoba Wam się ta zabawa i że chętnie przychodzicie oglądać. O ile przychodzicie oglądać. Także dziękuję Wam bardzo, bardzo miłego dnia. Życzę do zobaczenia w jutrzejszym odcineczku. Trzymajcie kciuki, buziaki, pa, pa, pa.